Wyobraźmy sobie to. Gracie sobie w Serca z Kamienia. Wszystko super, robicie misję, a na sam koniec przychodzi czas, kiedy musicie zdecydować, czy ratować Olgierda. No oczywiście, że wszyscy stwierdzą, że go ratują, no bo chłop się odmienił. No nie tym razem. Wkurzacie się na Atamana, pozwalacie Ganterowi go zmienić w budyń, a na koniec wybieracie nagrodę. Większość graczy raczej się na pana lusterko wkurzy i powie, że nic nie chce. Ale co gdybyście wybrali opcję pierwszą? Czy to oznacza przyspieszenie sprintu Geralta do maksimum, tak że będzie zapychał szybciej niż olimpijscy biegacze? Otóż nie. Dostaniemy od pana lusterko siodło. Siodło. No cóż, mogło być gorzej. Bierzecie siodło, wracamy na półtunie. Wygląda jeszcze nawet normalnie. Dopóki nie założycie waszej nowej, wspaniałej kulbaki zrobionej z nieznanej skóry i wiecznie podgrzewanej? No dobra, co się może stać? O sztyw mordę, jeża kopany, czemu moja płotka przypomina motocykl Nicolasa Cage'a z Ghost Ridera? Ale tak, wy też możecie mieć taką płotkę. Jedyne co musicie zrobić, to poprosić pana lusterko, żeby być najszybszym. Dostajecie kulbaka na poziomie setnym. Z tego co pamiętam, to chyba w Tucson możecie dostać lepszą po udziale w turnieju rycerskim, ale żadne siodło nie jest warte tego. Płotka zmienia umaszczenie zgniętego na karę. Ma całkowicie białe oczy, a ponadto unosi się z niej dym i chyba to są muchy. Mówię, Ghost Rider jak malowany. Ale to nie wszystko, teraz będzie najlepsze. Przy jeździe z tym siodłem zmieniają się kwestie dialogowe Geralta, kiedy rusza lub hamuje konia. Posłuchajcie sami. Wolniej! Iha! Co za diabeł w ciebie wstąpił? Wolniej! Teraz gnaj! Teraz wolno! Zwolnij! Daj z siebie wszystko! Teraz odpocznij! Gdzie ci się śpieszy? Wolniej! Ponadto w opisie siodła widnieje informacja, że przy wyścigach siodło to sprawia, że inni zawodnicy głupieją. Przy galopie płotka zostawia też za sobą kłęby dymu. Więc czy to oznacza, że płotka jest przeklęta? Napiszcie w komentarzu. Chyba już naprawdę nigdy nie będę ratowała Olgierda, no to po prostu jest coś wspaniałego. Redzi. Ja grałam w Wiedźmina kilka razy, od deski do deski. W ten dodatek grałam chyba 3 razy, tego to już pamiętam. Ale tego się nie spodziewałam. Chylę czoła. Coś cudownego. Dzięki za oglądanie. Twoje.